Jak możemy zacząć powoli zmieniać nasze ograniczające, negatywne przekonania, które wpływają negatywnie na nasze życie? Zaczynamy od podstaw. Czym są przekonania? Jak się kształtują? Przekonania tworzą się poprzez doświadczenia. Jak wchodzimy w świat, się rodzimy, to zaczynamy doświadczać życie. I zaczynamy widzieć, że jak zachowam się tak, to to się dzieje. Jak zachowam się tak, to mam taki efekt. Jak przytrafia mi się taka rzecz i zrobię to, to czuję się lepiej. Jak zachowam się tak, to rodzice mnie akceptują. Akceptacja rodziców jest taka pierwotna potrzeba. Jak jesteś bardzo mały i rodzice ci powiedzą, że musisz zrobić to tak i wtedy będą cię akceptowali, powiedzą ci, że będziesz dobry, albo powiedzą ci, że jesteś dobry, jak się zachowasz tak, albo zwracają na ciebie uwagę, jak zachowasz się w pewien sposób, to uczysz się, że w ten sposób zyskasz akceptację i możesz przetrwać, przeżyć, być dobrym. Albo na przykład mówią ci rodzice, że musisz być taką osobą, żeby być tym dobrym człowiekiem. Albo może rodzic ci powiedzieć, że jak zrobisz to, to się stanie to. Nie doświadczasz tej rzeczy bezpośrednio, ale jako małe dziecko doświadczasz te emocje. I boisz się na przykład, że jak zrobisz to, to się stanie to. Tworzymy pewien zestaw przekonań, że tak działa świat. I zaczynamy żyć. I przytrafiają nam się różne rzeczy. I widzisz, że na przykład w dorosłości może masz ograniczające przekonania i widzisz, że w pewnym sensie oczekujesz, spodziewasz się, że zawalisz jakąś sprawę, że wyjdziesz głupio, że będzie niezręcznie, że powiesz jakąś głupotę i spodziewasz się tego, bo znasz siebie, pamiętasz swoje doświadczenia i widzisz, że to się przytrafiało wiele razy. Albo przytrafiają ci się negatywne rzeczy, przytrafiają ci się pewne negatywne emocje, sytuacje. I przez to, że to się dzieje cały czas, masz pamięć, to spodziewasz się tego. Masz to przekonanie. I wiemy o tym, że jeżeli spodziewasz się, jeżeli masz przekonanie, że coś się stanie, jesteś głęboko o to przekonany, to to się dzieje i się powtarza i każdy praktycznie w pewnym sensie tworzy swoją rzeczywistość. Oczekuje czegoś i to się dzieje. Czuje się w pewien sposób, że na przykład mam niską wartość i to się uzewnętrznia. Ludzie mnie traktują w taki sposób. Więc, żeby zmieniać ograniczające przekonania, to można użyć ten konwencjonalny sposób. Ten znany sposób, którego używają wszyscy. Czyli zaczynasz chodzić na szkolenia, może nie, może zaczynasz czytać książki, może zaczynasz uczyć się. Czytać, wiedzieć więcej, słuchać ludzi, obserwować ludzi i przykładowo, żeby być mniej wstydliwy, żeby być bardziej odważny, na przykład socjalnie, żeby nie wypaść głupio, żeby nie zrobić jakiejś głupoty, że zaczynasz uczyć się pewnych zachowań. Jak zachowam się w taki sposób, to będę miał dobry efekt. I zaczynasz to trenować i ćwiczyć i jesteś skupiony i pamiętasz o tym. Dużo energii, dużo skupienia, dużo świadomości. Pamiętasz, jesteś czujny i wiesz co powiedzieć. Uważasz na to, uważasz na swoje słowa, uważasz jak się zachowasz, uważasz na swoją mimikę. Różne rzeczy. Pracujesz na tym intensywnie, nad tym jednym tematem. I z czasem zaczynasz zbierać doświadczenia. Widzisz, że jak zachowałeś się tak, to masz taki efekt, jest lepiej. I zaczynasz to powtarzać, i powtarzać, i powtarzać. I na twoim koncie się zbierają doświadczenia, które mówią, że wypadłeś dobrze, że było fajnie, że ogarniasz. I zaczynasz mieć większą pewność siebie i ufasz sobie i wiesz, że masz sytuację pod kontrolą, że wiesz, co zrobić, wiesz, jak się zachować. I masz to przekonanie, bo masz te doświadczenia. W ten sposób usuwasz się, oddalasz się na przykład od tego strachu, że to może się stać. Wchodzisz w sytuację i nie boisz się, że powiesz coś głupiego, nie boisz się, że wypadniesz głupio, nie boisz się, że będziesz dziwny czy cokolwiek, bo masz te doświadczenia. Już nie masz tego strachu. Więc działasz coraz lepiej i lepiej. Teraz, takie podejście wymaga strasznie dużo wysiłku. Bardzo dużo wysiłku. Musisz w tym jednym temacie skupić się, pamiętać, utrzymywać tą dyscyplinę, być skupionym, czujnym, co powiem, jak się zachowam, żeby to się kształtowało powoli. Z czasem to wchodzi w normę, w zwyczaj, jest coraz łatwiej. Ale jak się zostawisz całkiem, luźno, odpuścisz, już nie będzie cię interesowało, nie będziesz się starał, to bardzo łatwo wracamy do tego samego punktu. Ten automat.
bo przekonania, które są na bazie, na przykład jak jesteś małym dzieckiem, to te pierwsze rzeczy, które wchodzą, stają się bazą twojego życia. Na tym później bazujesz całe swoje życie. Wszystkie inne doświadczenia bazują na tym. Więc zmiana takiego podstawowego przekonania, że na przykład masz niską wartość. Żeby zmienić takie coś, jeżeli to jest podstawą twojego życia, to jest bardzo trudne. Żeby rozruszać takie przekonanie i zmienić to, to jest bardzo trudne, bo bazuje na tym całe życie. Takie rozgałęzienia tego przekonania, że na przykład nie umiesz tej rzeczy zrobić, to jest łatwiej, bo możesz wytrenować tą jedną rzecz, wyćwiczyć i zrobić to. Możesz nauczyć się na przykład jeździć na rolkach. To nie będzie oznaczało, nie zmieni twoje pierwotne przekonanie, że masz niską wartość, ale tą jedną rzecz będziesz umiał. Tak samo ludzie chodzą i rozwijają się fitnessowo. Mogą dodać sobie w pewnym sensie wartości poprzez zmianę swojego ciała, ale bardzo dużo razy, możesz to zauważyć, bardzo dużo ludzi, którzy wchodzą na przykład w fitness i mają super ciała i są w super formie, to mają nadal tą niską wartość, bo zmienili tą jedną rzecz, ale wewnątrz nadal wartość jest niska. Skupiali się intensywnie na tej jednej rzeczy, pamiętali o treningach, trenuj, robię to, taka dieta, to. I tą jedną rzecz zmienili, zmieniamy to. Ale głęboko może nie całkiem czują tej wartości. I możemy to zauważyć. Nie zawsze, ale zdarza się bardzo często. Albo czasami niektórzy ludzie nie zdążą dojść do punktu, gdzie są super fit i wyglądają super, bo wysiadają w połowie drogi. Bo to wymaga strasznie dużo wysiłku, żeby zmienić to przekonanie, że wyglądam tak. Wymaga to wysiłku. I w pewnym momencie może ktoś rozluźni swoją świadomość, nie będzie czujny, odpuści sobie i cały czas wraca do tego wzoru, do tego przekonania, że ja jestem tą osobą, wyglądam tak, mam taką wartość, to jestem ja. Albo ktoś może wytrenować siebie i dojść do punktu, gdzie jest odważny, na przykład socjalnie, jest pewny siebie i tak dalej. Ale jeżeli się rozluźnisz, jeżeli puścisz siebie, to cały czas bardzo łatwo jest wrócić do tego starego ja. Możesz owszem latami zmieniać się w tym jednym temacie do punktu, gdzie już będzie nieodwracalna. Nieodwracalne. W sensie, że już będziesz miał tak dużo doświadczeń, będziesz tą osobą, będziesz tak przyzwyczajony do tego, że już nawet jak się puścisz, to będziesz tą osobą cały czas. Ale to wymaga dużo lat, dużo wysiłku. Teraz, żeby skrócić ten proces, żeby wejść głęboko w swoje przekonania, w te podstawowe, żeby zmienić siebie od środka, to wymagane według mnie jest to, że w sytuacjach, gdzie poczujesz się na przykład niezręcznie, w sytuacjach, gdzie zawalisz coś, w sytuacjach, gdzie wyjdziesz głupio, w sytuacjach, gdzie wstydzisz się strasznie i chcesz się ukryć, w takich sytuacjach możemy popraktykować praktycznie miłość do siebie. Jak to wygląda? To wygląda po prostu tak, że jak się czujesz zawstydzony bardzo, to zamiast reagować na to, zamiast uciekać, zamiast pomyśleć o czymś innym i uciec od tego, tylko poczuć to w pełni. Czyli na przykład chcesz zrobić, o Boże, ale głupota, i zaczynasz myśleć różne scenariusze, co mogłeś powiedzieć, co mogłeś zrobić, ale głupio, że tak wyszło, i myślisz, i ci to męczy, to posiedzieć, nie uciekać, tylko posiedzieć z tymi emocjami. Być tą osobą, która potrafi, jak stanie się coś takiego, wytrzymać to. Albo jak oglądasz, nie wiem, ja miałem tak ostatnio, gdzie włączyłem swój film z 8 miesięcy do tyłu i patrzyłem na siebie i tak chciałem robić tak, o Boże, o nie, sposób mówienia i wszystko tak, tak dziwnie dla mnie, tak po prostu, tak niefajnie to było. W takim momencie zamiast, o Boże, o nie, wyłączam to, tylko siedzisz z tym i potrafisz to wytrzymać. Potrafisz wytrzymać te niezręczności, potrafisz wytrzymać ten wstyd. Potrafisz wytrzymać to, że patrzysz na siebie lustro i wyglądasz źle, powiedzmy, niefajnie według ciebie. Jeżeli okazujesz praktycznie miłość, przyjmując te emocje, przyjmując, że to jest ok, przyjmując to, że na przykład
wypadłeś źle, przyjmując to wszystko, to przestajesz się tego bać. Czyli zamiast pracować ciężko i wkładać dużo wysiłku i energii i skupienie po to, żeby przestać się bać, że możesz wypaść źle, że może będziesz wyglądał źle, to już, takim można powiedzieć skrótem, już nie boisz się tego, bo możesz to wytrzymać. Już akceptujesz siebie. Już jesteś ok, już wyglądasz doskonale. I teraz dużo ludzi myśli, jak ja zaakceptuję, że jak jestem otyły na przykład, to znaczy, że jestem ok, nie muszę nic z tym zrobić. Nie, bo naturalnie, jak kochasz siebie, to z natury samo to wychodzi. To, że chcesz zrobić fajne rzeczy dla siebie i być lepszy i lepszy i lepszy. Same dobre rzeczy dla ciebie. Naturalnie zaczynają ci przychodzić myśli, że mam ochotę zrobić to, mam ochotę zrobić to, mam ochotę zrobić to i powoli kierujesz się tą miłością do siebie, tą akceptacją siebie do bycia lepszym, lepszym i lepszym. Bo chcesz robić same dobre rzeczy dla siebie. Teraz, to jest jeden sposób i to jest po prostu to, że w sytuacjach, gdzie poczujesz niefajne emocje, po prostu siedzisz z nimi. Staniesz przez chwilę i zamiast uciekać, zmieniać temat, bierzesz to do środka. Zaczynasz mieścić to w sobie, wytrzymujesz to. Nie boisz się. Nie boisz się tego, że wypadniesz głupio, nie boisz się tego, że powiesz głupoty. Po prostu możesz wytrzymać te emocje. Jeżeli możesz wytrzymać, to czego się boisz? Zaczynasz być wychillowany dosłownie. Dużo ludzi ma problem z intensywnymi emocjami. Na przykład jest mężczyzna, który patrzy na innego mężczyznę. Ten inny mężczyzna podbija do kobiety. I zachowują się tak zalotnie i robią różne takie rzeczy, takie pierwotne rzeczy, takie, żebyś mi się podobał, że jakiś tekst, coś tam. I ten mężczyzna tutaj obserwuje tego mężczyznę, który flirtuje, powiedzmy, i ocenia go. Mówi, o, jak się ślini, albo o, jak chodzi za niej, o, jak próbuje zbajerować. Ten mężczyzna, który ocenia to w taki sposób, to nie może wytrzymać, powiedzmy, tych pierwotnych emocji, stanów, gdzie jest polarność między mężczyzną a kobietą. Gdzie są takie pierwotne zachowania, które oceniamy za banalne, głupie, pierwotne, prymitywne. One są intensywne. To jest taka witalność, taka polarność między kobietą a mężczyzną. I mężczyzna, który to ocenia źle, to jest mężczyzną, który po prostu nie może tego wytrzymać. Nie lubi tego, nie chce tego. I sam, by nie zachował się zalotnie, by nie uwolnił od siebie, by nie wypuścił to, co ma w sobie tego pierwotnego ja, który zachowa się tak prymitywnie trochę czasami. Chodzi o to, żebyśmy byli w stanie wytrzymać intensywność tych emocji. Teraz, to zadziała do pewnego stopnia, bo to jest takie nastawienie i wytrzymywanie emocji i trenujesz się w tym i z czasem potrafisz wytrzymać więcej energii emocjonalnej. Jesteś na wyższej świadomości w pewnym sensie. Teraz, to też nie wystarczy, bo to działa, ale bardzo powoli. Żeby jeszcze skrócić proces, to warto przywołać wszystkie te traumy, wszystkie te uczucia związane z tym wstydem na przykład, z tą niezręcznością, z tym, że wygląda źle, z tym, że brzydzi się siebie czasami, z tymi problemami, które masz. Przywołujesz to w wolnych momentach, w momentach medytacji na przykład, przywołujesz to i pozwalasz, żeby te emocje się wyraziły. To jest bardzo ważne. Musimy zrobić taki egzorcyzm w pewnym sensie, żeby wywalić te demony, które mamy w sobie, żeby wywalić te traumy, te emocje, bo one są zablokowane. Kiedyś może ktoś ci powiedział, że jesteś to, jesteś tamto, albo zawstydziłeś się strasznie, to zamknąłeś się i te emocje siedzą tam. Więc przywołujesz te emocje i zaczynasz je uwalniać. Na przykład, jak ktoś chce uwolnić jakiś płacz, wstyd, strach, przerażenie, to wchodzi w ten stan, ładuje się, bierzesz głębokie oddechy, przypominasz sobie to, albo jak jesteś w stanie, taki masz dzień na przykład, że pamiętasz o tym, że czujesz się w taki sposób, to przywołujesz tego więcej, ładujesz się, bierzesz głębokie oddechy i później
próbujesz wywalić to, na przykład płaczem, na przykład próbujesz zrobić takie skurcze sam, takie... tak wywalić to, bo przez to, że nie czuliśmy przez wiele lat, to jest trudno zrobić otwór, żeby to wyszło. Jest tak się boimy tego, praktycznie tak bardzo nie kochamy tej części siebie, że nie ma otworu, nie może to wyjść. Dużo ludzi nie potrafi płakać. Płacze tutaj, wychodzą łzy, ale nie ma tej ekspresji, tego wywalenia tych emocji, tych skurczów takich. Więc przywołujesz to i starasz się, bo dla niektórych ludzi wymaga to wysiłku, żeby wywalić emocje, bo jest tak duży blok. Są wyłączeni po prostu. Więc wymaga to wysiłku, ale starasz się po prostu wywalić to. Wywołujesz to tymi ruchami spontanicznymi, jakieś ruchy spontaniczne związane z tym stanem. Jak małe dziecko czasami może się zachowasz. Pobeczysz tak spontanicznie, żeby był ten egzorcyzm, żeby wyszło. Czasami krzyk, czasami to, czasami tamto. I trzeba sobie zrobić to miejsce, trzeba znaleźć to miejsce, żeby to zrobić, żeby mieć spokój, żeby nie robić to przed ludźmi, żeby się patrzyli na ciebie, nie? Albo przed rodziną nawet, sam. Bo rodzina, ludzie, bliscy nawet nam oceniają, więc musimy być wolni od ludzi, żeby było czysto. Więc wywalasz to, robisz ten egzorcyzm, wychodzą te demony i to coś, co było uwięzione przez całe życie w tobie, wyraziło się i wyrażeniem tego okazujesz uznanie tego i miłość. Miłość to jest uznanie, przyjmuję, biorę, może być. I jak wchodzisz pierwotnie, masz to przekonanie, że masz małą wartość, bo coś się stało w twoim życiu kiedyś tam i ktoś cię ocenił w jakiś sposób i chciało ci się płakać, to wywalasz to i zmieniasz powoli, ale bardzo w intensywny sposób te głębokie przekonania, to co siedzi głęboko, te podstawy, to coś, co nas sabotuje cały czas. Więc trzy rzeczy, proste rzeczy, konwencjonalny sposób. Skupiasz się na tym temacie, działasz, dochodzisz do takiego punktu, gdzie masz takie efekty, że już nawet nie pamiętasz, jak to było, że byłeś taki, powiedzmy, gorszy kiedyś. To wymaga dużo wysiłku. Z drugiej strony, za każdym razem, jak zawalisz sprawę, wytrzymujesz wszystkie te emocje. Trzeci sposób, jeżeli masz dzień, gdzie czujesz tą traumę, gdzie czujesz się, że jesteś do niczego, że to, że tamto, to przywołujesz te demony i kochasz je. Jeżeli ten film jest pomocny, to zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.